Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. No, katar mnie dopadł taki, że dawno mnie taki nie dopadł. A do tego trochę małego zaraziłem. No i walczymy tutaj ostro. Ale wracam, że tak powiem, powoli do żywych. E, lecimy z tematem odnośnie, co mamy na, na tym, na tapecie. I właśnie, Jaszczurludzie. Jaszczurludzie, kolejna część. Mamy charakterystykę różnych pod. pod Podtypów, e, gatunki dzikie, jakie są jeszcze u ludzi, Ze wszystkich gadzich, koszmarów, jakie zamieszkują dżungle lustri, waranozaury są jednymi z, najpo, z najpotworniejszych. Są one echem, echem dalekiej przeszłości, czasów, gdy wielkie bestie walczyły o władzę z przodkami smoków. Te majestatyczne trapieżniki są większe nawet od potężnych karnozaurów. Waranozaury są tak wielkie, że kolczaste płetwy na ich grzbietach ocierają się o korony drzew, gdy te gargantuiczne stworzenia polują chcąc zaspokoić swój ogromny głód. Potężne krokodyle szczęki tych kolosów są w stanie rozerwać na strzępy nawet dorosłego stegadona. Nieliczne waranozaury są dla ludzi świętością, a ich furię złagodzić mogą jedynie tajemne moce, zaklęte w pancerzach tych olbrzymich gadów. Gdyby nie ten środek bezpieczeństwa, nawet moc slanów mogłaby nie powstrzymać furii tych majestatycznych drapieżców. Gdy waranozaur Ryczy, dźwięk ten jest słyszany w całej dżungli. Jest to ryk, który budzi strach i respekt w sercach wszystkich mieszkańców Lustri. Chronione przez potężne, wysadzane klejnotami płyty, ze szczerego złota, na których wyryto starożytne napisy, waranozaury często zamieszkują górskie świątynie poświęcone pradawnym. Trzyma się je tam w bogato zdobionych komnatach, a kapłani skinków składają ofiary tym potężnym półbogom. Magia, zawarta w złotych pancerzach i moc kapłanów skinków, Pozwala jaszczuro ludziom skierować furię tych potężnych istot na wrogów. Varanosaura przed wypuszczeniem nawrogów ubiera się w najcenniejsze relikwie z dawnych czasów relikwie, które pamiętają jeszcze czasy pradawnych. Mając na sobie te artefakty, varanosaur jest niemal niezniszczalny. Kolejnym podgatunkiem są jaszczury grzmotu. A kroki tych olbrzymów, przy których nawet Stegadony wydają się liliputami, wstrząsają ziemią, a ich ryk słychać w promieniu wielu kilometrów. Ścieżki ich łatwo zauważyć, gdyż znaczą je szeregi połamanych drzew i zdeptanych roślin. Te wszystkożerne kolosy zdolne są pochłonąć ilość pokarmu równą własnej masie. Biada tym, którzy będą na tyle odważni albo głupi, by stanąć na drodze jaszczurą grzmotu. Szarza tych stworzeń jest niemal niemożliwa do zatrzymania. Niemożliwym jest zachowanie szyku, nie mówiąc już o jakiejkolwiek dyscyplinie, gdy widzi się przed sobą górę mięśni, która biegnie na ciebie, by wdeptać cię w błoto. Na szczęście. Dla ludzi. jaszczury grzmotu są rzadkim widokiem, a dżungle lustri są tak rozległe, że spotkania te są rzadkie. Jeśli zwiadowcy ludzi usłyszą ryk jaszczura grzmotu, do miasta natychmiast wysłani zostają gońcy, którzy ostrzegają mieszkańców miasta przed zagrożeniem, gdyż przejście tej bestii przez miasto przypomina klęskę żywiołową. Główną obroną przed jaszczurem gromu jest interwencja slana, ten korzystając. Ze swojej potężnej mocy wpłynie na umysł ustwora, zmuszając go do zostawienia miasta w spokoju. Znany jest jeden przypadek, gdy nie udało się odciągnąć jaszczura grzmotu od miasta. Miało to miejsce podczas drugiego w wniebowstąpienia lorda Amoxixana. Jaszczur grzmotu został zauważony, gdy toczył walkę z jakimś morskim potworem to pewnie z Godzilla, z Godzilla który wynurzył się z głębin i przybył w głąb lądu z wybrzeża Tarantuli. Walka między dwoma stworzeniami trwała cały cykl księżycowy i zniszczyła rozległe połacie dżungli. W końcu walczący przedarli się przez zewnętrzne granice xla chłapek. Chociaż wielu slanów połączyło swoje magiczne moce, magowie kapłani nie byli w stanie przeniknąć do oszalałych umysłów bestii, aby odciągnąć je od siebie. Kiedy, walczący, kiedy walczące bestie w końcu odeszły, zniszczenia przekraczały jakiekolwiek wyobrażenia. Starożytna Świątynia Zagubionych została zniszczona wraz z niezliczoną liczbą relikwii, które były przechowywane w jej wnętrzu od czasów Wielkiej Katastrofy. Taka ciekawostka nie ma żadnej oficjalnej ilustracji przedstawiającej jaszczura grzmotu. Podczas Warhammer Chronicles w 2004 roku Phil Kelly użył różnych zabawek dinozaurów do zaprezentowania w cudzysłowie armii wielkich jaszczurów z Wysp Smoczych. W ilustracji tej wykorzystano figurkę ankylozaura magniventris, która miała przedstawiać jaszczura gromu. Koatle. Koatle są jednymi z najrzadszych i najbardziej tajemniczych stworzeń, jakie można spotkać w lustrii. Mają długie, wężowate ciało, smoczą głowę i masywne pierzaste skrzydła. Koatl jest czymś więcej niż tylko wpadką ewolucji, gdy gady te mają niesamowity wręcz Niesamowite wręcz zdolności do manipulowania wiatrami magii. Mówi się nawet, że te niesamowite istoty mają moc, która pozwala im zmieniać dżunglę wokół nich, aby odciągać najeźdźców od świętych miejsc i zaciągnąć nieprzyjaciół na bagna. Mówi się, że koatl jest manifestacją jednego z pradawnych, samego tepoka, a kapłani skinków uznają go za świętą istotę powietrza, magii i miejsc mocy. Koatle są czasami postrzegane jako posłańcy bogów, wysyłanymi, e, są wysyłanymi, gdy święte miejsca są zagrożone. Gdy koatl atakuje, rzadko pozostawia kogoś przy życiu. Ci nieliczni, którzy przeżyli taki atak, opowiadają o straszliwej sile natury, która łączy się z magiczną mocą dżungli. Koatl pojawia się na niebie z rykiem wiatru, który burzy harmonię leśnego poszycia. Niebo ciemnieje, dżungla się zmienia, a najeźdźcy wkrótce gubią się w wirze magii. Kaponki skinków zbierają pióra zgubione przez koatle. W piórach tych wciąż drzemie część mocy koatli. Piór tych używa się do tkania magicznych peleryn. Baleryny te nie tylko chronią noszących przed złymi czarami, ale też pozwalają znieść się w powietrze za każdym razem, gdy noszący rozłoży ramiona. E, I jeszcze trochę informacji z drugiej edycji, ponieważ obecnie są one niekanoniczne. Koatl, czyli mm, latający wąż, to dziwne lustriańskie stworzenie, które jest ważnym elementem legend slanów. Slanowie łączą te stworzenia z ich Bogiem. E, Kecal koatlem i traktują je jako istoty święte. Koatle jest też to inteligentne stworzenia obdarzone mocą magiczną. Mają one swój własny, subtelny język. Dorosłe osobniki mogą osiągnąć długość 20 stóp. Przypominają duże węże z głową smoka i dużymi pierzastymi skrzydłami. Ciała mogą, ale nie muszą być pokryte piórami. Zdarza się, że koatl zostawia po sobie pierzastą wylinkę, podobną do tych, które zostawiają po sobie węże. Wylinki te są cenione przez slanów i używane do robienia peleryni, i płaszczów. Ugryzienie tych magicznych istot jest jadowite. Jeszcze jakieś nieścisłości w kanonie. Numer jedenasty Town Cryer stwierdza, że koatl jest często czczony przez jeszcze ludzi jako żywe wcielenie soteka, natomiast reszta źródeł mówi, że stworzenia te uważane są za wcielenie tepoka. Salamandry. I na początek cytat. Armia mrocznych elfów na pokładzie Umbral Tide, osławionej czarnej arki z Nagarot, została na czarnej drodze zaskoczona przez armię szczuro ludzi. Statek wielkości miasta został opanowany przez skinki, kraksigory i drużyny łowieckie salamander, które wymurzyły się z wody, aby wdrapać się na pokład. Wiele statków ruszyło na pomoc załodze Umbral Tide, jednak ogień salamander szybko je spacyfikował. Walki nie przeżył żaden mroczny elf. Potężny kadłub statku wciąż wystaje z mułu, niczym gigantyczny szkielet, który ostrzega, co stanie się z tymi, którzy próbują, spróbują zakłócić spokój Lustrii. To jest z bitwy na Umbral Tide. Salamandry to gigantyczne, drapieżne gady, które polują na bagnach lustriańskich dżungli. Salamandry są żarłocznymi łowcami, a ich ulubioną metodą łapania zdobyczy jest szybkie zmniejszanie dystansu. Są w stanie tego dokonać dzięki czterem mocnym nogom i potężnemu ogonowi. Zarówno nogi jak i ogon pozwalają salamandrom rozwinąć dużą szybkość zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Gdy ofiara znajdzie się już wystarczająco blisko, z gardła salamandry tryska silnie żrąca ciecz, która w kontakcie z powietrzem zaczyna płonąć. Płonąca, przypominająca smołę substancja, przykleja się do ofiar, spalając je żywcem i rozpoczynając wstępny proces trawienia. Fałdy skórne na szyi i grzebień na plecach są mechanizmem chłodzącym, który sprawia, że ci zimno kwiściłowcy nie płoną od wewnątrz. Złapanie i wyszkolenie salamander nie jest łatwe, ale hodowcy skinków są w stanie tego dokonać. Wielu hodowców salamander ginie, jednak jest to cena, jaką skinki są w stanie zapłacić za tak wspaniałe zwierzęta. Gdy dochodzi do walki, salamandry ustawiane są na flankach armii ludzi, Hodowcy starają się ustawić salamandry na dogodnych pozycjach strzeleckich, co jest trudnym zadaniem, ponieważ salamandry często chcą rzucić się wprost do walki. Jeśli treserzy ustawią swoich podopiecznych w odpowiednim miejscu, Mogą oni zmusić salamandry do ostrzelania wrogów swoimi ognistymi splunięciami, a dopiero potem napuścić salamandry, by te rozszarpały wrogów pazurami i zębami. Skinki nauczyły się, że salamandry są szczególnie skuteczne w wykurzaniu wrogów z ich fortyfikacji. Płonący płyn wlewa się do fortyfikacji przez otwory strzelnicze, paląc każdego, kto stoi po drugiej stronie. W ten właśnie sposób jaszczuroludzie zniszczyli wiele nordyckich twierdz, czy słynny okręt Mlocznych Elfów Umbral Tide. Starożytne salamandry, to jeszcze taki podgatunek, są szczególnie dużymi i potężnymi przedstawicielami swego rodzaju. Poruszają się równie szybko na lądzie, jak i w wodzie. Tak jak normalne salamandry, ci starożytni drapieżcy zabijają swoje ofiary poprzez płonące splunięcie. Kolejnym podgatunkiem są teradony. Teradony to gatunek dużych, latających gadów, które szybują nad dżunglami lustrii od niepamiętnych czasów. Teradony to niebezpieczne drapieżniki o ostrych szponach i spiczastych dziobach, które wypełnione są przypominającymi igły zębami. Cień rzucany przez ich sylwetki i przenikliwy krzyk, jaki wydają, budzi strach w sercach wielu istot. Taradony, teradony zamieszkują wysokie granie i szczyty drzew lustriańskiej dżungli setki metrów nad ziemią. Ich bystry wzrok przenika mroki dżungli, umożliwiając im dostrzeżenie potencjalnych ofiar z dużej odległości. Zaatakują wszystko, co nie przekracza rozmiarem człowieka. Znane są z tego, że lotem nurkowym porywają z ziemi swą ofiarę, a następnie zabierają ją na odpowiednią gałąź, gdzie dokonują konsumpcji. Ich ogromne, skórzaste. Skrzydła mogą nadać tym gadzim lotnikom dużą prędkość. Zwierzęta są przy tym zaskakująco zwinne potrafią w pełnej prędkości manewrować między koronami drzew. Podczas swych łowów, teradony często szybują po niebie, wykorzystując gorące prądy powietrza. Dzięki temu teradony oszczędzają siły i są w stanie przez wiele, wiele godzin unosić się w powietrzu, by w odpowiedniej chwili spaść na swą zdobycz. Ci majestatyczni lotnicy nie ograniczają się jednak wyłącznie do polowania. Te radony znane są spod kradania jaj wielu większych stworzeń, które zamieszkują lustrie. Niektóre z tych jaj mają skorupę tak twardą, że nawet... Uderzenie młotem nie dało rady jej skruszyć, jednak nie powstrzymuje to Teradonów. Wznoszą się one wysoko w niebo, a następnie upuszczają jają na kamienie, gdy skorupa w końcu ustąpi, po ostrym i nagłym kontakcie z kamieniami teradon ląduje i zjada to, co pozostało. Stworzenia te chętnie wykorzystywane są przez jaszczuro ludzi jako wierzchowce. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek na temat jaszczuru ludzi. Ja wracam za chwilę do czterdziestki do i też coś będę jeszcze dzisiaj nagrywał. Tak więc dzięki Wam bardzo i trzymajcie się. Do następnego razu, cześć. Wejdź na patrona i wesprzyj projekt.